No cześć, witam na Balali w kolejnej odsłonie serii Frostpunk. Poprzedni odcinek skończył się dosyć tragicznie, ponieważ zginęło mi niemal 20 osób w przeciągu całego trzeciego odcinka. Postaram teraz się też zażegnać kryzys, a jest to kryzys węglowy, ponieważ mimo, że mam hutę zbudowaną, mam tylko 3 jednostki węgla do dyspozycji. Ja podejrzewam, że będę musiał... Tak jest, ja dopiero teraz zauważyłem, że huta, znaczy młot węglowy produkuje stertę węgla, którą trzeba przecież odprowadzać, więc ja postaram się szybko teraz tę sytuację ogarnąć i wyślę też zwiadowców do solidnego schronienia, żeby zobaczyli, co się tam dzieje. I tutaj już jest jakiś komunikat, czekajcie. Prośba dziecka. Kapitanie, na cmentarzu przy świeżo wykopanym grobie znaleźliśmy przemarzniętego do szpiku kości chłopca. Na pewno spędził tam bardzo dużo czasu. Chcę, żebyś zwołał nadzwyczajne spotkanie. Mówi, że jeśli się zgodzisz, jego mama obudzi się i przyjdzie. Musi zgodzić się, pogodzić się ze stratą. No niestety, no, decyzje, które podejmowałem przez te 3 poprzednie odcinki wpłynęły na to, że mnóstwo osób zginęło. Znaczy, dla mnie 20 to już jest mnóstwo, no bo zdaję sobie sprawę, że jak ktoś lepiej ogarnia grę od początku, to tych zgonów jest mniej. No, mi się niestety nie udało tego zatrzymać. Cały czas muszę znaleźć inne osoby jeszcze. Podejrzewam, że jak pójdę z wiadowcami w tę stronę, to ktoś się znajdzie. Mam taką nadzieję przynajmniej, gorzej jak będą tutaj. Chociaż tutaj patrzę, jest jakaś... jakaś woda zamarznięta, więc jeśli ktokolwiek żyje, to raczej będzie to ta strona lądu, no, mam taką nadzieję przynajmniej. Dobrze, co teraz zrobić z tym węglem? Może tak, poczekamy, aż się Księga Praw zaktualizuje i ja wtedy podpiszę dłuższe zmiany, żeby ludzie pracowali od 6 do 20 chyba, 14 godzin w każdym razie. To jest dosyć fajna rzecz i podejrzewam, że będzie wtedy mniej wzrastało niezadowolenie niż w przypadku na przykład zmian 24-godzinnych. Dobrze, to może teraz tak. Zabierzmy stąd ludzi z tego stosu węgla i dajmy tutaj 4. Może jeszcze zabiorę kilka osób, na przykład... To są pacjenci. Gdzie jeszcze ludzie pracują? Może 5 myśliwych zabierzmy. Niech tu będzie 10. W sumie jest 25, to dobra, to może jeszcze 5 zabierzmy i dajmy tutaj wszystkich, żeby ten węgiel szybko wrócił do generatora, ponieważ za chwilę się tak naprawdę on wyłączy. Dobrze, odpauzujmy grę. Ja zobaczę może, co teraz mogę budować. Podejrzewam, że nic tak naprawdę. Chociaż nie, czekajcie, może barak zbieraczy. No dobrze, no poczekajmy, aż ten węgiel wróci. Cały czas w warsztacie opracowujemy technologię szybszego gromadzenia zasobów. Jak to się skończy, ja... Może dobrym pomysłem byłoby na przykład... Co my tu mamy? Może zbudowanie cieplarni. Cieplarnia. Da się tu hodować kilka rodzajów wytrzymałych roślin, wytwarzając 30 jednostek surowej żywności dziennie. Dobrze, to jak się zrobi to szybsze gromadzenie zasobów, to ja zainwestuję w te cieplarnie wtedy. I zobaczymy, co się stanie. Dobra, przyspieszmy grę. Zaraz będzie noc niestety. Generator już się wyłączył, w okolicy jest już dosyć chłodno. Spełniono obietnicę zapewnienia opieki medycznej. Pomogłeś chorym, ich rodziny są ci bardzo wdzięczne. Zaraz te nadzieje, spada niezadowolenie. No i super, fajnie. A gdzie są zwiadowcy? Tutaj. Niedługo powinni dojść w końcu. Co tu się stało? Zimne domy. Kapitanie, część mieszkańców jest zaniepokojona niską temperaturą w domach. Zwracają uwagę, całkiem rozsądnie, że w takich warunkach łatwo zachorować i proszą, żebyś zajął się tą sprawą. Opcja pierwsza. W ciągu 2 dni trzeba będzie ogrzać wychłodzone domy, czyli 6, a potem utrzymać ciepło przez 2 dni. Opcja druga. W ciągu doby trzeba będzie ogrzać wychłodzone domy, 12, a potem utrzymać ciepło przez 2 dni. Nie będę teraz się tym zajmować. Wiecie co? Niezadowolenie znacznie wzrośnie i ja wezmę opcję trzecią, czyli nie będę się tym teraz zajmować. No oczywiście wzrost nie jest zbyt duży. Włączmy generator na noc, jest minus 30 stopni. Temperatura już jest chłodno. Powinna być znośnie w tych miejscach, kurczę.
Ja żałuję, że tak bardzo nie ogarnąłem budowania tych namiotów, tych budynków oraz ulic na początku, ponieważ nie ukrywam, że znacznie ułatwiłoby mi to rozstawianie tych grzejników chociażby. Może byłoby to znacznie lepszym rozwiązaniem budować te namioty jakby w jednej takiej, w jednym pierścieniu. Powiedzmy, jak mamy tutaj taki okrąg, to w takiej jednej ćwiartce zbudować tylko namioty i grzejniki. To by nie było głupie, no ale już nie mam tyle, nie mam tyle surowców, żeby robić teraz przebudowę taką dużą. Dobrze, przyspieszmy czas. On się już wyłączył niestety. I podejrzewam, że jest teraz, tak jest. Niestety tu jest zimno w magazynie. Chłodno, 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 chłodno. Wszędzie jest chłodno. W kuchni może włączmy grzejnik. A, nie mogę włączyć grzejnika, ponieważ nie mam węgla. No to trochę wtopa. No dobra, poczekamy. Może uda mi się to ogarnąć. Musimy cały czas czekać. To jest na razie priorytet. Ten stos węglowy. Żeby w ciągu dnia oni jednak szybko to przenieśli z powrotem do generatora. No ale musimy jeszcze całą noc wytrwać, kurczę. Już jedna osoba jest głodna, dwójka osób jest chorych i mamy 22 pacjentów w domu opieki. Czyli tak naprawdę mam 22 osoby niezdolne do pracy. Nie wygląda to zbyt dobrze. Wręcz bym powiedział, że wygląda to fatalnie. Ja się nie zdziwię, jak w przeciągu dwóch odcinków, albo nawet w tym, mieszkańcy mnie obalą i zostanę poddany egzekucji, którą było widać w zwiastunie gry. Zobaczymy, no niestety, kurczę. Czekajcie, okej, okay. Brak ogrzewania, generator przestał działać, no to już wiem. Teraz tak, zwiadowcy, co my tu mamy? Dotarli do solidnego schronienia. Schronienie jest zbudowane tak, aby przetrwał najcięższe warunki i znajduje się w nim dużo zaopatrzenia. Zaawansowany parowy system ogrzewania chroni je przed chłodem. Znaleziono racje żywnościowe, drewno i rdzenie parowe. Szlak prowadzi do innego miasta. Schronienie jest wygodne i dobrze zaopatrzone na sytuacje awaryjne. Na masywnych, okrągłych drzwiach zawieszono wiadomość do naukowców. Jeśli wykorzystacie zapasy, niezwłocznie po powrocie do miasta zawiadomcie kwatermistrza. To znaczy, że jest tu inne miasto. Drogowskaz przy szlaku wskazuje w dwie strony. Londyn oraz dom. Odkryte miejsca, Stalowy Most. Dobrze, weźmy zasoby i udamy teraz się na Stalowy Most. Byłoby fajnie, gdybyśmy mogli drugą ekspedycję zrobić, ale widzę, że musimy najpierw warsztacie opracować. Czekajcie, tutaj jest gdzieś eksploracja i przemysł. Musielibyśmy ewentualnie odblokować więcej zwiadowców. Kurczę. No ale ja planowałem na razie zrobić. Czekajcie, gromadzenie zaraz się zrobi, a potem co ja chciałem zrobić? Już zapomniałem, kurczę. Chyba cieplarnia. Tak, taki miałem plan. Dobra, czekamy do rana. Niestety, no, muszę przetrwać tę noc jeszcze. Myślę, że potem będzie już lepiej. 6 osób zachorowało w ciągu nocy. I nastąpił kolejny spadek temperatury, co nawet widać po kamerze gry. Zobacz na obszar krańcu mapy. Jeszcze 20 minut, żeby zaczęli pracować. Poczekamy te 20 minut. Okej, okay, mamy węgiel, włączamy generator. Mamy cały czas nadzieję powyżej połowy, więc nie ma tragedii. Natomiast niezadowolenie nieznacznie cały czas rośnie. Mamy kiepską żywność, zimny dom, brak opieki medycznej. Zignorowano prośbę, pewnie chodzi o tą arenę, której nie zbudowałem na czas, oraz dwa razy zmian awaryjna. Ja postaram się więcej nie robić zmian awaryjnych. Ja cały czas czekam na wydłużenie godzin pracy. Ale najpierw czekam, aż się zregeneruje, w sensie odnowi możliwość podpisywania nowej księgi praw. Dobrze, pracowano gromadzenie szybsze gromadzenie zasobów. To teraz weźmy te cieplarnie, kurczę. A czekajcie, jak wygląda jedzenie? Jest mało jedzenia. No dobra, kurczę, no to jednak zróbmy te cieplarnie. Ponadto jeszcze mam mało stali. Tutaj jest jakaś sterta. Tylko teraz, kiedy ja ich tu zaprowadzę, podejrzewam, że kolejne osoby będą chorować. Ze względu na to, że ta sterta stali jest daleko
od generatora, a po drodze nie ma żadnych grzejników. Ewentualnie musiałbym drogę tu zbudować, a droga oczywiście kosztuje, oraz węzły grzewcze, które też kosztują i pobierają coraz więcej drewna. Węgla. Pomyliłem się, przepraszam. Coraz więcej osób jest głodnych, 27 osób jest chorych, jedna osoba jeszcze jest tutaj w lecznicy. Może poczekam, aż zwiadowcy dojdą do tego miejsca. Umiarkowane odmrożenie, zamieszkanie stało się ciężko chory. Podziękowanie. Ktoś zostawi w domu opieki liścik o treści. Dziękuję. Mamy tyle pracy, że rodzinom ciężko zatroszczyć się o inwalidów jak należy. Miejsca takie jak to ułatwiają nam życie. Cieszę się, że mogłem pomóc. Ja trochę żałuję też to, co mówiłem wam wcześniej z tą siatką ulic i budynkami. Gdybym odpowiednio wcześniej zadbał o ogrzanie mieszkań, w sensie namiotów, oraz nie robiłbym tych zmian awaryjnych, nie byłoby problemu z aż taką ilością chorych w szpitalu, których jest 19. I naprawdę źle to wygląda. Fatalnie to wygląda. Mamy 10 osób w lecznicach i 19 osób w domu opieki. Mamy cały czas mało węgla. Dobrze, może teraz tak. Jakby praca w tym młocie węglowym... Włączmy tu grzejnik w ogóle, bo tu jest zimno. Jest całkiem wydajna. Sto z węgla. To się zimno, no ale no nic na to nie poradzę. Jedyne co mogę zrobić ewentualnie, to wybudować tutaj węzeł grzewczy. A żeby go wybudować, musiałbym mieć 20 jednostek stali. No niestety, zobaczcie, przez złe planowanie miasta zbudowałem 3 węzły grzewcze. O, zwiadowcy. Przez co zużyłem na to 60 jednostek stali. Gdybym tego nie zrobił, podejrzewam, że byłoby mi teraz znacznie łatwiej budować nowe strefy. Ale sekundkę, tutaj jeszcze powinna być taka zakładka jak barak zbieraczy. I ja mam zasoby, żeby to zbudować. Barak zbieraczy powoduje, że pracujący tutaj ludzie gromadzą zasoby z pobliskich stosów węgla, skrzyń z drewnem i stert stali. Tutaj mam dużo węgla. Mamy też tu drogę, chyba, gdzieś jest. Dobrze, to zbudujmy ten barak zbieraczy. A tymczasem zobaczmy, co się dzieje tam u zwiadowców. Most do Winterhome. Na mosiężnej tablicy przyczepionej do mostu widni napis. Zbudowany przez mieszkańców Winterhome w 1887 roku. Na moście pracuje automaton, który całkowicie odgarnia śnieg. Zbadaj. Sprawny automaton. Zatrzymaliśmy się na skraju głębokiego, szerokiego jaru, podziwiając, spinając jego brzegi stalowy most. Jeszcze większe wrażenie zrobił na nas wielki automaton, odśnieżający nawierzchnię. Moglibyśmy wysłać maszynę do naszego miasta lub rozebrać się, by pozyskać zasoby. Odkryte miejsca. Stacja meteorologiczna oraz duży konwój. Wiecie co? Wyślemy go do miasta. Jeszcze nie wiem, co on robi, ale wolę iść dalej z tymi zwiadowcami szukać nowych miejscowości, jeśli w ogóle takie istnieją. A z tego co wiem, istnieje Winterhome, tak? Ciekawe, czy tam ktoś jeszcze w ogóle żyje. Automaton wysłany do miasta. Przeprogramowaliśmy automaton i wysłaliśmy go w drogę. Gdy zniknął w oddali, idąc miarowym krokiem w stronę miasta, na most zaczęły spadać pierwsze płatki śniegu. Dobrze, może wyślimy w takim razie zwiadowców do dużego konwoju. Niech oni tam się szybko udadzą. A zrobią to w przeciągu 12 godzin. I zwiadowcy mają przy sobie jeden rdzeń parowy, 218 jednostek drewna, co jest naprawdę dużo, oraz 101 racji żywnościowych. I w porównaniu do tego, co ja mam u siebie, a jest to 17 racji żywnościowych, no, w tej sytuacji uratowałoby mi to troszkę całokształt tego, co my tutaj teraz mamy. Odpauzuję grę. Coś tu się stało. Poszukiwanie innych miast. Porzucony most. Znalezienie mostu do Winterhome świadczy o tym, że jesteśmy na dobrej drodze, ale rodzi też pytania. Dlaczego most jest porzucony? Dlaczego automatonem nie zajmował się inżynier? Na pewno da się to logicznie wyjaśnić, ale ludzie zaczynają się niepokoić. Dowiemy się w Winterhome. No dobrze, nadzieja spadła. Niezadowolenie wydaje się na razie na poziomie stabilnym. Mam cały czas mało węgla. W tym pubie na razie nikt nie pracuje. Na razie no to nie jest priorytet w tym momencie. Barak zbieracz się cały czas buduje.
Dobrze, przeczekamy tę noc w takim razie jeszcze. Zaraz się generator wyłączy niestety. Już się wyłączył. Skończyły się zapasy węgla. Czekam do rana. Brak ogrzewania. To niestety wiem. Generator nie działa, to też wiem. No, kurczę, musimy wytrzymać do rana. Inaczej... no nie przetrwamy tego. Co się dzieje w lecznicy? Różne problemy. W kuchni jest za zimno, żeby pracowała. No... kurczę, byleby wytrzymać do tej 8 rano. Zwiadowcy dotarli do dużego konwoju. Sprawdźmy to. To konwój z robotnikami, którzy zgubili się w zamieci. Są osłabieni i nie mają zapasów żywności. Powinniśmy ich wysłuchać i zaprowadzić do naszego miasta. Zbadaj. W drodze do Winterhome. Robotnicy z konwoju powiedzieli nam, że zmierzali w kierunku Winterhome. Mieliśmy podążać za sygnałem nadawanym z balonu, lecz nie mogliśmy go namierzyć. Próbowaliśmy go szukać na różne sposoby, ale skończyło się nam paliwo. Mamy trzy opcje. Zaprowadźmy ocalałych do miasta. Zwiadowcy wyruszą do naszego miasta i przeprowadzą ocalałych ze sobą szybko i bezpiecznie. Druga opcja. Wyślimy ocalałych do miasta. Ocalali sami wyruszą do naszego miasta. Wędrówka zajmie więcej czasu i część z nich może umrzeć. Oraz zostawmy ocalałych samych sobie, czyli wszyscy zginą. Wśród ocalałych mamy 27 robotników oraz 18 inżynierów. I jest to całkiem przyjemna sumka. Jednakże... ja wyślę ich do miasta, a swoich zwiadowców będę chyba musiał jednak wysłać dalej w kierunku Winterhome. Dobra, zwiadowcy wysłani. Fajnie. Wszędzie jest cały czas zimno. 18 osób jest chorych, a moje lecznice raczej nie nadążą z leczeniem tych ludzi niestety. Kurczę... o, księga praw, czekajcie, księga praw. To ja teraz zrobię te dłuższe zmiany od razu. W tym momencie. Czyli czas pracy może być wydłużony do 14 godzin i zróbmy to może tutaj. I teraz tak, zabierzmy może... kilka osób z tartaku, ponieważ tego drewna myślę, że na razie jest ta ilość w porządku. I tutaj damy trzy osoby, cztery osoby oraz też wydłużymy im czas pracy. Dzięki czemu będą troszkę tego węgla więcej zbierać, łącznie razem z młotem węglowym. Pora przyspieszyć grę. Włączmy generator. Cieplarnia, badania zakończone, fantastycznie. To teraz odlokuję sobie więcej zwiadowców, ponieważ będę chciał drugą ekspedycję wysłać w kierunku miejsca wypadku i mrocznej jaskini. Zobaczymy, co tam znajdziemy. Jak to się mówi, jest ujowo, ale stabilnie. Co się dzieje w lecznicy? Jedna osoba pracuje, on ma aż 5 pacjentów. Ja w ogóle nie nadążam z leczeniem tych osób. Ponieważ leczenie trwa około 13-12 godzin. Tutaj nawet w ogóle nie mogę ich wyleczyć, ponieważ ten inżynier nie ogarnie tego. Sytuacja z węglem troszkę się poprawiła. Myślę, że przetrwam najbliższą noc. Na pewno za jak się zapowiada. Temperatura spadnie o jeden poziom 15 dnia. A 12 dnia, czyli jutro, temperatura wzrośnie. No dobrze, jest to dobra wiadomość. Poczekamy sobie na wszystkie ekspedycje, automatony, ludzi ocalałych, drzewa technologii i myślę, że wtedy będę mógł podejmować konkretniejsze decyzje. No i nastała noc, dobra. To teraz tak, jest minus 40. Włączmy to przeciążenie, niech będzie troszkę cieplej w tych domach. Zobaczmy, jak to wygląda. W namiotach jest znośnie. Okej. Poza tym tutaj. Ciekawe dlaczego. Nie, okej, okay, jest to zbyt daleko. Dobrze, to może tak. Rozbierzmy ten namiot. I jak go tutaj postawię przy tym grzejniku, to będzie w zasięgu ogrzewania. Dobra, jest. Zwiadowcy dotarli do stacji meteorologicznej. Fantastycznie. Na miejscu nikogo nie ma, ale wszystko wydaje się działać. Moglibyśmy spróbować dowiedzieć się nad czym pracowali naukowcy z Winterhome. Spadaj.
ponura prognoza. Znaleźliśmy notatki naukowców. Sądzą, że zlodowacenie będzie postępować. Co gorsza, ich zapiski nagle się urywają. Ostatni pochodzi sprzed kilku miesięcy. W spiżarni została ani jedna puszka mielonki, a na stole nie ma nawet okruszka chleba. Najwyraźniej wyniesie się stąd na dobre. Z dachu stacji meteorologicznej widać Winterholm. Odkryte miejsca. Kopalnia węgla oraz Winterholm. Okej. Weźmy zasoby. I teraz udamy się bezpośrednio do Winterholm i po drodze, w drodze powrotnej zahaczymy o kopalnię węgla i myślę, że ta ekipa zwiadowców będzie mogła już bezpiecznie wracać do naszego miasta. Dobrze, chodźmy do Winterholm. To co się stało jeszcze? Opuszczona stacja meteorologiczna. Ludzie nie przestają rozprawiać o raporcie ze stacji meteorologicznej. Niepokoi ich to, że tak ważna placówka okazała się opuszczona. Niektórzy zaczynają się zastanawiać, czy ewakuacja z Londynu była dobrym pomysłem. Kilkoro mieszkańców narzeka w głos. Wiedziałem, że nie trzeba było tu uciekać. W Londynie były chociaż prawdziwe domy, a nie namioty i drewniane budy. Wkrótce wszystkiego się dowiemy. Wkrótce, czyli już niedługo, podejrzewam, że w kolejnym odcinku, ale zanim was opuszczę, zobaczmy jeszcze, co się stanie, kiedy wróci do nas ten automaton. I ocalali może, jest ich troszeczkę tutaj. Mamy tak, jedną osobę głodującą, dwójkę osób ciężko chorych i cały czas ten cholerny szpital. Czekajcie, tu włączymy grzejnik w kuchni. I ja myślę sobie, że jak ci robotnicy przyjdą, to wszystkich damy do cieplarni oraz do chaty myśliwych. Dobrze. To teraz tak, skoro cieplarnia już jest wynaleziona, możemy od razu zbudować może gdzieś tutaj na przykład, w tym miejscu. Wolałbym ją zbudować bliżej chatki. O, okej, to jest super pomysł. Nawet jest tu miejsce. To jest fantastyczne miejsce na cieplarnię. Przyspieszmy czas. Rdzenie parowe. Właśnie użyliśmy pierwszego rdzenia parowego. Rdzenie parowe to niezbędne elementy zaawansowanej techniki. Nie możemy ich produkować w naszym mieście, więc miejmy nadzieję, że zwiadowcy będą je znajdować w trakcie swoich wypraw. Rozumiem. Czekamy do rana znowu. I tutaj jest strasznie zimno, więc podejrzewam, że będę musiał włączyć z powrotem węzeł grzewczy. A zrobię może to już w tym momencie. Czekajcie. Włącz. Okej. Jest stabilnie. Nadzieja nieznacznie chyba wzrosła, a niezadowolenie spadło. Jest w porządku. Okej, księga praw się zregenerowała. Adaptacja. Co by teraz wybrać? Czekajcie. Tutaj już nic nie mogę zrobić. Może uroczystości pogrzebowe? Nie, to mnie jeszcze nie interesuje. Mam tych chorych dużo cały czas. Kurczę, ale... A tutaj... Nie, jakby ta kategoria tych rozrywek na razie nie jest chyba najważniejsza. Lepiej zająć się tymi ludźmi, którzy chorują. Mamy też problem z węglem cały czas. Czekajcie. Przepełnione sale. W placówkach medycznych jest dwa razy więcej miejsc. To na razie chyba nie. A druga opcja. Nowa zdolność. W placówkach medycznych można podawać dodatkowe racje żywnościowe, aby przyspieszyć leczenie. Ja zostawię może tę zakładkę na razie. Poczekam, aż będę miał więcej jedzenia do dyspozycji. A protetyka? Nowa formuła protezy, dostępne w fabryce. Inwalidzi, którzy dostaną protezy w placówkach medycznych, będą mogli wrócić do pracy. To jest fantastyczna opcja, ale na razie nikt nie jest po amputacji, więc ja chyba tutaj zobaczę, co się dzieje w tej zakładce. I teraz tak, możemy edukować dzieci jako pomocników medycznych albo pomocników naukowych, a ponieważ w mieście potrzeba bardzo dużo inżynierów do pracy, jednocześnie inżynierowie mogą pracować w szpitalach, to chyba lepiej będzie jednak zrobić, podpisać to prawo. Dobrze, zróbmy to, podpisz. Dzieci będą zdobywać wiedzę inżynierską w świetlicach. Fantastycznie. Dobra, może tak. I dobrze, w tym mieście nasze życie zależy od pracy inżynierów. Liczę na to, że literatura i sztuka kiedyś powrócą do naszych szkół. No, może nie teraz, kolego. Na chwilę obecną musisz mieć co jeść, a nie co czytać. Tak uważam przynajmniej. Dobrze, sprawdźmy na ogrzewanie.
Wszędzie jest przyjemnie ciepło, ale generator jest już do połowy przeciążony, więc ja to przeciążenie teraz wyłączę. Zrobiło się troszkę chłodniej, ale nadal jest znośnie. Dobrze, ja myślę, że poczekamy sobie, aż wróci automaton. I wtedy zakończymy ten odcinek. Przy okazji odkryliśmy już zakładkę więcej zwiadowców. Czyli jak teraz ci państwo wrócą, ci ocalali... No, czekajcie. I to jest ten słynny automaton. Zaraz sobie poczytamy, co tutaj robi. Automatony. Automatony mogą zastępować całe załogi w większości miejsc pracy. Maszyny te produkuje się w fabryce. Zostały zaprojektowane do funkcjonowania na dobę, w ciągu doby. Początkowo pracują z 60% wydajnością, ale można je podnieść opracowując ulepszenia. Automatony uzupełniają energię co 12 godzin, podłączając się do generatora lub węzła grzewczego, bez wpływu na ich działanie. Okej, no to fajnie. Co za kolos. Co się tu dzieje? Wykorzystywanie automatonów. Uruchomiliśmy pierwszy automaton, od razu uzyskaliśmy szersze perspektywy. Okej, okay, i to jest napisane, jak powtórzyłem to, co czytałem wam wcześniej. To skoro on może zastąpić cały oddział ludzi, to może wywalmy z tego stosu węgla tych 11 robotników, wrzucimy tu automatona, a pozostałe osoby, które mi zostały, tu wrzucimy kilka osób, jeszcze mam 8 osób, 5 dostępnych, to w takim razie do tej cieplarni damy 5 osób i musimy tutaj włączyć chyba grzejnik, ponieważ jest tutaj... A nie, okej, wszystko w porządku. Dobra, fajnie. Sytuacja jest ogarnięta na chwilę obecną. To jest ten pub nieszczęsny, który zbudowałem za wcześnie, no ale no trudno, no. Bywa. Dobrze, to na koniec tego odcinka poczekamy sobie na zwiadowców z Winterhome i wtedy utnę ten odcinek i się z wami pożegnam, zatem poczekajmy jeszcze tę godzinę. Okej, mamy. Zwiadowcy dotarli do Winterhome. Spięliśmy się na skraj miasta, staliśmy w osłupieniu, spoglądając na krajobraz zniszczenia. To miasto umarłych, większość budynków została obrócona w ruinę, a generator eksplodował. Zbadaj. Upadek Winterhome. Ulice zrujnowanego miasta pokrywają ciała zmarłych. W kronice miejskiej przeczytaliśmy o kurczących się zapasach żywności i o rozpaczy mieszkańców. Zaczęły się bójki i zamieszki. Wśród szalejącej anarchii rozpoczęła się walka o topniejące zasoby, a potem przyszedł głód. W ostatnim wpisie przeczytaliśmy: Boże, wybacz nam, żywimy się ciałami zmarłych. Nadzieja umarła. Okej, czyli ludzie z Winterhome byli już tak zdesperowani i żyli w takich warunkach, że niestety, ale doszło do kanibalizmu. Mam nadzieję, że ja do tego nie będę zmuszony. W najbliższym czasie przynajmniej. Jesteśmy zdani na siebie. Zyskaliśmy dwa rdzenie parowe. Ta wiadomość zatrzęsła całym miastem. Sądziliśmy, że w okolicy istnieje wiele osad, pracują ekipy budowlane, a ludzie wiodą zwyczajne życie w ogrzewanych przez generatory domach, ale jesteśmy sami. Zmniejsza się nadzieja. Okej, czyli mamy teraz tu jakieś zamieszki, tak? Trzeba było zostać w Londynie, tam na pewno by do czegoś takiego nie doszło. Nie panikujmy, wciąż żyjemy, musimy wyciągnąć wnioski z ich błędów. Wszyscy nie żyją? O cholera, spójrzcie na to. Ja pierdzielę. Czy my też tu pomrzemy? No, postaram zrobić się wszystko, żeby tak nie było. Upadek Winterhome. Wszyscy nie żyją, jak tu przetrwamy bez żadnej pomocy? Musimy wracać do Londynu. Na tej zamarzniętej pustyni nie ma dla nas żadnej nadziei. Na ulicach zbierają się ludzie wstrząśnięci wieściami o losie Winterhome. Niektórzy chcą wrzucić wszystko i uciekać do Londynu. Miasto zaczyna ogarniać panika. Muszę im zapewnić jakiś cel. Wybierz dla nas drogę. Ludzie są wstrząśnięci, ogarnia ich lęk i zwątpienie. Stracili nadzieję na to, że zdołamy przetrwać. Rozpacz może ich wkrótce popchnąć do nierozważnych czynów. Musisz zjednoczyć ludzi, przedstawiając im swoją wizję przyszłości. Zdecyduj, co nada cel ich życiu i przywróci nadzieję. Inaczej miasto pogrąży się w chaosie, który pochłonął Winterhome. Okej, okay, teraz mogę chyba wybrać sobie jedną z tych dróg. Jedna kategoria to wiara i siła duchowa, a druga to ład społeczny i dyscyplina.
Jeśli wybiorę tę kategorię, będę miał do dyspozycji nową kategorię praw, czyli ład społeczny, a w tym przypadku wiarę. Dobrze, ja wybiorę ład społeczny. I mamy teraz rzeczywiście nową kategorię praw. Czekajcie, czy na chwilę obecną coś tu mi się robi w tej kategorii praw? Nie. Dobrze, to sprawdźmy, co jest w idei. Straż sąsiedzka. Musimy się zmobilizować i zjednoczyć, by pomóc ludziom w potrzebie i ochronić ich przed wichrzycielami. Będzie odblokowany nowy obiekt, strażnica, która zwiększa nadzieję w okolicy. Dobrze, podpiszemy to. Dobra, to na koniec odcinka. I dobrze, ktoś tu musi przecież utrzymywać porządek, też tak myślę. Na koniec tego odcinka wyślę całą tę ekipę zwiadowców z powrotem do naszego miasta. Na chwilę obecną ogarnąłem ten kryzys węglowy, ale pojawił się inny problem, czyli duże zamieszki. Naprawdę duże zamieszki. No nic, no ja się z wami żegnam, jeszcze dużo przed nami. Życzę wam miłego dnia i mówię do zobaczenia. Cześć!